A wiesz, że znowu się spotkamy po wyborach? Bez kitu. Bez kitu. Wtedy było tuż po wyborach, gdzie siedziałaś w komisji wyborczej po wyborach tak. 15 października wyjątkowych. Tak. Mam tak. nadzieję, że to był 15 października. 15 chyba. No. A teraz jesteśmy po wyborach do europarlamentu. Nagranie i produkcja studio plac. Cześć, tu Krzysiek Grzyman, słuchasz zielonego podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie. Gościnie Zielonego Podcastu jest Magdalena Piotrowska, czyli Magda Boska-Śmietnikowska. Na Instagramie Crash on thrash. witaj. Cześć. No nieprzypadkowo, jesteś gościnią ostatniego podcastu w tym sezonie. To 205 odcinek podcastu, więc super. Ostatni w tym sezonie, a ja mówię nieprzypadkowo, bo odcinek z Tobą słuchał się najlepiej, był najlepiej komentowany. Ciekawie. Więc chciałem Cię jeszcze trochę pociągnąć za język na, na różne tematy. Jesteś związana z nas fundacją Splot społeczny. Mm. <laughs> I tworzycie bardzo fajne miejsce, już od roku obiekt twórczy na Pradze Północ i do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy, ale ponieważ, gdy ostatnio się tutaj widzieliśmy w październiku, rozmawialiśmy tuż po wyborach do Parlamentu Polskiego, a teraz rozmawiamy tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie wśród młodych największe poparcie miała Konfederacja, a wynik lewicy tak ogólnie był po prostu fatalny, poniżej 7%. To mam pytanie, czy masz jakieś przemyślenia z tym związane? I wiesz, co mi jest smutno... Jakoś tak, jakoś tak miałam. Chyba w te wybory byłam najmniej zaangażowana głową, no bo gdzieś myślę, że dużo ludzi tak miało. Że to już jakby trzecie z rzędu, mm -hmm. na które trzeba jakoś e, cisnąć i to było trudne. E, no, mi jak zobaczyłam ten wynik, no bo ja też e, byłam, ostatnio byłam w komisji. Tym razem jako jedna z mojej rodziny nie byłam w komisji, więc, mm -hmm. e, więc tym zajmowałam się dzieckiem moich rodziców, moją siostrą. <głos> <głos> Bardzo ładny na siostry siostrę, <głos> dziecko moich rodziców. <noise> tak, no w każdym razie jakoś jestem przyzwyczajona do tego, że tam raczej głosy są wiadomo na kogo. No ale Borec jak usłyszałam pod e, tak, pod Warszawą, no, ale jednak na wsi. Mm -hmm. e, um, i jak usłyszałam o tych 30 chyba tak, procent, nie, nie nieważne, nie natomiast wśród młodych, że było chyba 30% tak, na, na koncentrację. Mm -hmm. tak Pomyślałam o tym o czym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy właśnie w fundacji z, z pół roku temu. No bo jak wiesz, w fundacjach często słyszysz o, to, o tym, na co są teraz pieniądze, na co są teraz granty, nie? No mm -hmm. i jest to uch, smutne, no ale tak jest, że o, teraz są granty na seniorów, a teraz są granty mm -hmm. na działania z dziećmi, a teraz są granty na Ukrainę. No i jakby często te, te, te granty czy jakieś dofinansowania dotyczą grup zagrożonych wykluczeniem. No i chyba organizacja, nie, fundacja Ashoka, może, może, teraz, y, może teraz jakoś palną złą nazwę. Ale jest coś, Ale takie, jest coś takiego. Jest, takiego no? tak, tak. Oni zakwalifikowali młodych chłopaków jako grupę zagrożoną wykluczeniem. Mm -hmm. I jak usłyszałam o tym wyniku konfederacji, to pomyślałam sobie o tym, że to jest w sensie, że właśnie przez. Jak, no, że jakoś ja mi się ta konfederacja nie odłącznie łączy z chłopakami, chociaż też czytałam tak trochę jest, o tym, że bo... tak nie jest, tak, tak że, że, że kobiety, kobiety dziewczyny też, też mają takie poglądy. Ja Myślę, że też miałem jakiś taki krótki epizod, jakiejś fascynacji tym, ale był na szczęście krótki. No i właśnie gdzieś o tym jakimś takim myślę niezaopiekowaniu mm -hmm. takim świat. No, nie wiem, społecznym, nie wiem, bo to jest trudne, no bo to jakby to nie jest odłączone od, od innych rzeczy, nie? Ale, ale gdzieś o tym pomyślałam i. No, Ania Pięta o tym pisała ostatnio o siebie na Instagramie, chyba wybuchł jej aż Instagram z tego mm. powodu, że kobiety głosowały na konfederację mm. młode świadomie, bo widać, do niej część tego przekazu po prostu dotarła i, i zagrała. Co? No. No tak. Ech, no więc tak. A przechodząc do miłych, wakacyjnych, letnich tematów. A, uh. <laughs> A co ty w ogóle popijasz w, tym, w tej szklaneczce? <laughs> Czy to jest kompot? <laughs> kompot nie jest kawy. To, woda A, to jest to woda kawowa. To jest znaczy jest to taki mój napój. Mhm. Ekonomiczna wersja czasu. picia kawy. Wiesz co, nawet nie dla ekonomiczna wersja picia kawy, co. Mhm. Co no się wiąże pewnie z, jakąś, z jakimś lenistwem, no ale często jak, mamy, jak robimy kawę, wiesz, w takim dużym ekspresie, no to jakby ktoś musi ją zrobić i to często jestem ja, no nie wiem, często jest to każdy, no więc po prostu rzadziej trzeba robić kawę, jak pijesz jej mniej. A też się w pewnym momencie <grym> wystraszyłam jakichś ciśnieniowych rzeczy i stwierdziłam, że jak chcę smaczek kawki, ale mhm. bez dużych efektów kawki, no to może... To. A teraz już jakoś nie mogę pić takiej mocnej kawy, w sensie okay. to mi przeszkadza. Jasne. E, Chcę Cię dzisiaj trochę e, podpytać o to, o Twoją działalność aktywistyczną, może trochę o zmęczenie tą mm -hmm. działalnością, trochę też o podejście ludzi do e, aktywistów i do różnych społecznych działań, bo to jest ciekawe. Może też Cię podpytam o tę grantozę, e, czyli to, co sama poruszyłaś, bo to też bardzo ciekawy temat, ale na początku, ponieważ e, obiekt twórczy e, ma roczek, a działacie tak naprawdę z rozpędem z pół roku, może troszkę kilka więcej miesięcy, no zależy, co to znaczy rozpęd, bo, bo Obiekt Twórczy też nie jest od zera, tylko mm -hmm. jest jakby kontynuacją poprzednich działań, która mm -hmm. po prostu zmieniła trochę formułę i na Ale pamiętam, nie? jak się widzieliśmy w październiku, to mówiłaś, że to jeszcze tak... Poważnie. Tak, no bo my to wynajęłyśmy ten lokal w czerwcu. I właśnie jakby ze zmianą lokalu też przyszła taka trochę nowa świeżość, nowa świeżość, skończyły się granty na Ukrainę i tak trochę staramy się działać na własną rękę. I tak, w październiku jeszcze, no tak naprawdę dopiero teraz 20 chyba kwietnia robiłyśmy piąte urodziny, urodziny fundacji, no i jakby oficjalne otwarcie obiegu po prawie roku. No, bo jak się remontuje coś samodzielnie, i trochę trzeba jakby wymyślać to wszystko, no tak jak właśnie ja ci powiedziałam chwilę temu, że y, dopiero teraz wszystkie rzeczy mają swoje miejsce. No ale ty jako ma magistra, inżynierka, no. chyba nie masz z tym, <laughs> <laughs> jak się tutaj dowiedziałem przed rozmową, <laughs> chyba nie masz z tym problemu, żeby ogarnąć takie rzeczy. Eee, jest to fajne, mhm. No ale jest to też męczące, nie? że jakby. Nie możesz robić tego, co byś już chciał robić tam, tylko po prostu cały czas trzeba sprzątać i układać, i malować ściany, i przekładać, wiesz, bo to jest jakby ciągłe, nawet nie tyle, sam taki remont. Typu pomalowanie ścian i wymiana podłogi. Mm -hmm. Tylko, Tylko zagospodarowanie, tej zagospodarowanie przestrzeni. przestrzeni i kminienie, gdzie lepiej postawić kanapy i w jaki sposób to, gdzie ustawisz kanapy, wpływa na to, jak zachowują się ludzie w przestrzeni. Na przykład, nie? Że, że to jakoś widać, yy, widać to. Ale też, też tej przestrzeni macie dużo, bo kilkaset metrów. Mm -hmm. No i co się teraz dzieje w obiegu? Co się teraz dzieje w obiegu? Od paru miesięcy yy, prowadzimy, jakby coś takiego, jak obiekt, to się całość nazywa jako obiekt twórczy. No i tam jest kilka takich podinicjatyw. No i właśnie jedną z tych podinicjatyw jest obieg rzeczy, który no tak oddzieliłyśmy bardziej ideowo, no bo on troszeczkę jest o czym innym i takim jest bardziej dosłownym i zrozumiałym dla powiedzmy zwykłego człowieka niezwiązanego z nami y, działaniem. No i jest to coś, co nazwaliśmy społecznym second handem, mm -hmm. tak żeby może bardziej przybliżyć to, e, o co w tym chodzi. No i z grubsza no, sprzedajemy rzeczy z drugiego obiegu. Ale dość tanio. Dość tanio, tak. Po dwa złoty za sztukę. <głos> <głos> po dwa złoty za sztukę. I jest tak, że do nas można też, też przynieść rzeczy, których się już nie potrzebuje. No i tak jak mówiłam, bo my też już rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w październiku yy, mm -hmm. o tym, że wtedy prowadziłyśmy też takie miejsce, które było tak. dla odbiorców za darmo. Mm -hmm. No i yy, tak, dzielnia. Teraz już dzielnie jako organizację nie prowadzimy. No, ale chcieliśmy dalej robić takie działania, no bo jakby jest to dla nas ważne i takie... Mm. No, no ważne, ważne, ważne. Nie I chcemy, ludzi też jest te ważne, rzeczy... jest kontakt z tak, ludźmi. Tak! Nie chcemy też, żeby te rzeczy lądowały na śmietniku, a no jednak... W, oczywiście trzeba się tym zajmować na różnych poziomach, no ale też takim działaniem dla jednostki, e, dla jednostki jakoś dużo się ugrywa. Mm, no i można od nas oddać rzeczy i robimy tak, już się wycwaniłyśmy. Bo naszym głównym problemem jest to, że my rzeczy mamy ciągle za dużo. Mm -hmm. I to, czego my szukamy, to nie dróg pozyskania, tylko dróg pozbycia się rzeczy. W jakiś taki sensowny sposób. Więc na przykład dzisiaj idę na NGO Speed Dating. O, super, że są takie inicjatywy. Tak, 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 tak. 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 I będziemy trochę szukać z Ola organizacji, która by chciała coś od nas wziąć. Mhm. I tak, tak. No i, i tak, i to o czym czy nie powiedziałam, że jak się do nas przynosi rzeczy. Ty się płaci 2 zł za kilogram przeniesionych rzeczy. I to mi się bardzo podoba. Radykalne, rewolucyjne. Radykalne i Radykalne rewolucyjne złota, tak. pokazanie, pokazanie, że każdy z nas ma za dużo, tak. więc nie jest wielką sztuką zebrać te graty tak. i komuś je wrzucić tak. dalej. Tak, tak. No tylko, że właśnie po to, żeby ludzie też nie mieli takiego dużego, jakby może sprzeciwu na to, żeby tylko płacą i, i tyle, no to też później za to, za ile kilogramów rzeczy zapłacisz, no dostajesz od nas takiej opcję, że możesz w zamian za to wziąć sobie tyle rzeczy, z tej sekcji za dwa złote, ile kilogramów przyniosłaś? Okay. No, więc jakby robimy to, po to, i robimy to po to, żeby nie tylko byli ludzie, którzy. Bo zauważyliśmy, że właśnie w Dzielni trochę społeczność rozdzielała się na takie dwa, yy, dwa typy ludzi. Jedni, którzy tylko przychodzili brać, a drudzy tacy, którzy tylko przychodzili zostawiać i mówili: Komuś się bardziej przyda, ja tego nie chcę, do widzenia. Nie? Mm. I, I zrzuca ci 30 kilo rzeczy i myśli, że jest wielkim dobraczyńcą jeszcze. Tak, złodziej, kupisz stare, nawy. część zepsute, nie, Nawet nie, no, nawet nie. No, akurat z tym nie mamy ostatnio problemu. Okay. Jakoś, sobie już tak wychowałyśmy to naszą społeczność, mm -hmm. że nie przynoszą nam... Y Badziewie. No, badziewie to jakby jedna sprawa, ale właśnie najgorsze, są te brudne rzeczy, śmierdzące, nieuprane, mm. zasierścione. To, to się zdarza bardzo rzadko. Okej. Okay. No, ale obiekt to nie tylko obiekt rzeczy, to także kawiarenka naprawcza. Tak. Można dziecko podrzucić. Co tam się jeszcze u was dzieje? Mamy, tak przestrzenią, mamy właśnie tą kawiarenkę naprawczą, na którą mieliśmy jakieś mikro dofinansowanie, bardziej mm -hmm. na zakup maszyn, więc teraz mamy po prostu wspaniały park maszynowy. Są super wygodne te maszyny i można sobie przejść, mamy wielki stół, kanapy w tej kawiarence naprawczej i tam na co dzień można po prostu skorzystać z maszyn do szycia mm -hmm. i coś sobie i to jak na razie jest za darmo, nie wiem, czy będziemy to kiedykolwiek jakoś yy, obwarowywać ceną. No może za dwa złote? Za wejście? Może, może, ale też wiesz, chcę jednak zachęcać lu ludzi, żeby próbowali mm -hmm. i to, co działamy, jakby to, czym się charakteryzuje obieg, i w czym jest inny od działań, które jakoś do tej pory, w których przynajmniej ja do tej pory brałam udział, no to jest to, że bardziej działamy. Nie, tam nie ma tak raczej, że jest tak jakby nadawca i odbiorca tych, tych treści czy, czy, czy rzeczy, tylko raczej dążymy do takiego modelu spółdzielczego. To znaczy, nawet jak są u nas osoby, które są wolontariuszami, w sensie przychodzą pomagać, to to jakby my zachęcamy do tego, żeby ta współpraca zawsze była oparta na wzajemności, nie? I zawsze też jakby, no nie wiem, zawsze jest u nas co jeść, zawsze jakoś, i tak mówimy, okej, okay, przychodzisz sobie coś naprawić, nie będziemy ci kazać to na, za, za to zapłacić, no ale może w zamian posprzątaj kawałek stołu. Albo napraw kilka rzeczy, które są u nas, takie wiesz, które my, my potrzebujemy mm. tam naprawić i puścić gdzieś dalej. Czekają. Czekają, bardzo dużo tych rzeczy czeka, no. No, mamy też oczywiście profesjonalne poprawki krawieckie, w sensie można po prostu przynieść i zapłacić za, za jakąś naprawę. Przerabiamy te plecaki termiczne cały czas na maty do schronisk mm -hmm. i jakoś tak staramy się działać pełną parą, bo tego jest dużo. A Zosia mm. o tym ostatnio wspominała tutaj. Tak? Mm -hmm. No tak, no bo to przy, przy wsparciu przy też udano logistycznym. Um, tak, super. No, <laughs> tak, tak. no Chciałbym... Mamy jeszcze kuchnię, jakąś tam salę warsztatową, na dole będzie stolarnia, pracownia stolarska. O, to ekstra, bo jest, bo jest, bo jest zajawka na, na pracę w drewnie. Tak, tak. A, a mam pytanie, bo poruszyłaś ten wątek odpłatności, on jest mega ciekawy. No właśnie, w jakim kierunku to powinno iść? Bo to jest trochę takie pytanie, też może systemowe, może też część osób, kiedyś była taka dyskusja, część osób pamięta, czy mhm. idąc do lekarza pierwszego mm. kontaktu, powinniśmy płacić złotóweczka, albo tak. 5 złotych za samą tak. wizytę, tak. bo pewnie 99,9% osób na to stało żeby zapłacić 5 zł, skoro za, wiesz, dwie bułki w sklepie płacisz mhm. czwórkę, e, więc to nie byłby jakiś wielki wysiłek, a eliminuje to pewne takie sytuacje, że nie wiem, tak. ktoś tam chodzi bez powodu, tak. albo się zapisuje co najgorsze i nie przychodzi. I nie odwołuje. I nie no. odwołuje e, dokładnie. I znam się, jaki wy macie do tego podejście i skąd ta odpłatność 2 zł, jak wy sobie do tego doszłyście? Y Skąd 2 złote, to nie wiem, tak po prostu nie, sobie Nie o tak, tak, tak. Nie o kwotę, bardziej pytam e, no, o samą, samą ideę, tak, że ktoś coś tak, samo... przynosi i jeszcze musi te dwa złote dać. Bo tak. ja z kolei, jak oddawałem na makulaturę duże ilości papieru tak. to mnie, i musiałem za to zapłacić, to na początku byłem taki, U, lol, myślałem, że dostanę 3 złote za oddanie iluś tam kilogramów, tak. kilogramów makulatury, ale potem sobie myślałem, no tak, no ale za wszystkie odpady muszę zapłacić za ich odbiór, no tak to, uh -huh, tak to działa. Uh -huh, tak. Uh -huh. Ta odpłatność myślę że się łączy z tą grantozą, która w organizacjach dużo, du, dużo jakby warunkuje w ogóle często sposób działania. Nie? Że to mm. jest takie bardziej działanie projektowe, nie zawsze stałe, no i nawet te duże organizacje, które już działają lata. I tak działają na projektach i wiesz, jakby starają sobie robić tylko na zakładkę te rzeczy, żeby jakoś, żeby jakoś wytrwać, no ale nadal jesteś zależny. I tak, nawet miałem wczoraj na ten temat rozmowę z organizacją, która akurat wspiera osoby LGBTQIA+, uh -huh. w kryzysie bezdomności. Uh -huh. I oni mówią, że dla nich też problemem jest ta grantoza, bo nagle nie możesz skupić się na swoich działaniach, tak. tylko musisz się trochę robić takie pivoty co chwilę, ustawiać się pod te granty, tak. które robisz i to ci zajmuje czas i energię, ale to tak. nie jest do końca core twojej działalności, ale z kolei na te twoje główne działania, uh -huh nie ma teraz grantów, więc musisz pozyskiwać sponsorów, partnerów w inny sposób. Tak. Więc musisz cały czas trochę tak skakać i grać na kilku fortepianach. Tak, 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 tak. tak. Mm. No. I jest to mega przykre. No i my właśnie te nasze doświadczenia z, z projektem zadaniem publicznym dzielni, nas no, tak mocno przeorały i jakoś ostatecznie pokazały, że tak, warto wspierać się projektami. Znaczy, to tak każdy ma, mamy jakby zespół złożony z różnych osób i różne osoby są jakby w stronę różnych działań. Mm -hmm. No i mamy dziewczynę, która jakby próbuje pisać te projekty. Ja też sama ostatnio próbowałam, na, napisałam jakiś wniosek o dofinansowanie ym, jakichś działań znowu. Tak Teraz jak z czatem GPT, daj spokój. Co to za robota? No tak, no tak, Wrzucisz tylko, że, prompt i napisane. No tak, tylko że nawet jeśli, to musisz, wiesz, zaplanować, opisyć. No, zmiecham się rzeczy. oczywiście to jest mnóstwo roboty, przy <grym> te formularze tak. są bardzo <grym> długie i każdy wygląda inaczej, więc nawet opis fundacji piszesz za każdym razem trochę inaczej, żeby pasował tak, do tego wniosku. Boże, to i te słowa klucze, które hmm. musisz wiedzieć, za jakie słowa są punkty. Po prostu. To taka druga matura, nie? Tak, tak, że tak, musisz tak, wiedzieć, właśnie, jakich słów użyć, żeby to były hot mm -hmm. słowa w mm -hmm. tę stronę, a no niestety to działa tak, że inwestujesz dużo czasu, potem nie wiesz, czy dostaniesz, czy nie dostaniesz, potem musisz, zanim to wszystko ruszy, musisz, wiesz, to już działasz, mm -hmm ale nie wiadomo jeszcze czy pieniądze dostaniesz jeszcze musisz dopełnić formalności później działasz ale musisz w głowie mieć wzór sprawozdania tak raportowanie bo jest bardzo ważne w jaki sposób wiesz czy musisz potwierdzenie wystarczy ci nie wiem zdjęcie czy lista obecności czy coś tam coś tam coś tam potem wiesz ile masz no i później jeszcze musisz napisać to sprawozdanie i rozliczyć to wszystko i to się często ciągnie już po projekcie, tak jak właśnie sprawa z dzielnią, do tej pory jeszcze nam się ciągnie, mimo że minęło już pół roku od zakończenia realizacji zadania, nie? Że jakby do tej pory, mimo tego, że już nie dostajesz pieniędzy od pół roku mhm. na to, więc jakby, cały, a czas, cały pracujesz. czas to rozliczasz, no? I cały czas pracujesz i cały czas masz głowę tym zajętą. No i właśnie organizacje często radzą sobie tak, że tu, tu właśnie tutaj trochę skaczesz i tak, robisz ten projekt, no ale przy okazji, jak ktoś ci robi projekt i dostanie za jego wynagrodzenie, no to jak to też jest w twojej organizacji, więc w razie czego możesz na niego liczyć w innych sprawach, o, mhm. No i to, co my staramy się robić, i właśnie Marcelina, z którą, z którą, która jest prezeską fundacji, z którą współprowadzę z nią i jeszcze dwiema dziewczynami obiekt twórczy, jest taką, ona w ogóle jest jakoś teraz wiceprezydentką, no nie powiem teraz, co to, co to jest. W każdym razie jest coś takiego jak... No, nie wiem, stowarzyszenie? Sieć. Bo teraz, sieć, może, sieć młodych spółdzielców. Mm -hmm. I to jest jakby na, całą, na cały świat tak naprawdę, nie? Mm -hmm. Że jakby każdy kraj ma jakiś swoich przedstawicieli. No i Marcyna jest wiceprezydentką tej sieci młodych spółdzielców na całą Europę. Mm -hmm. Więc jakby ona jest mocno w tych wartościach spółdzielczych, no i my też coraz bardziej się do tego przekonujemy. Jakby z grubsza chodzi o to, że Wszyscy pracują trochę na jedno, i potem wszyscy z tego korzystają, mhm. nie? I, i, I właśnie stąd też się A teraz ta kooperatywa, nie spółdzielnia, bo to bardziej mało. No kooperatywa, hmm. tak, kooperatywa. Tak, tak, tak. No, ale chodzi o to chodzi samo. O to chodzi o to samo, tak. 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 Um, więc to, co my się staramy robić, to jest to właśnie, i też to, co mówiłeś o tym wypaleniu aktywistycznym, że. Dużo niestety. No i my, oczywiście każdy z nas już parę razy przeszła taki, wiesz, dół totalny i jakoś staramy się na przykład uchronić w ogóle przed tym osoby, które się udzielają u nas, bo widzimy, że wiesz, ktoś ma taki najpierw taki wow, ale zachwyt, mm -hmm. potem się angażuje się mocno, 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 mocno. A później coś się dzieje i osoba mm. się orientuje, że właśnie na przykład jest zmęczona albo że nie wie, co się dzieje i trochę winę zrzuca na nas. I no, już kilka takich przypadków, że wiesz, i teraz te osoby nadal są jakimiś zaprzyjaźnionymi naszymi osobami, ale no, to nie jest tak, że udzielają się regularnie. Więc jakby mm. na przykład teraz wprowadziliśmy ograniczenie, że jakby wiemy, że jest super, ale nie możesz w obiegu przebywać dłużej niż trzy pełne dni w tygodniu na przykład, mm. nie? Bo może ty tego nie wiesz, może dla ciebie jest fajnie, ale my wiemy, że po prostu na dłuższą metę. Wolimy cię mieć dłużej, mm -hmm. a troszkę mniej. Super, to jest bardzo zdrowe takie... i zrównoważone podejście. Ta, no. A powiedz mi, jak ty się czujesz ze swoim wyborem życiowym tego, co robisz? Z eee... babcią. <laughs> <laughs> Odkąd zadajesz pytanie? <laughs> eee, nie, nie, no ja wiesz, ja nie kwestionuję w żaden sposób twoich wyborów. Bardziej pytam cię o to, bo to też jest ciekawe dla słuchaczy podcastu. Większość ze słuchaczy, podejrzewam, z 90% ma po prostu wiesz, pracę na etacie. Mm -hmm. Od do e, część osób może prowadzić swoją firmę. To już jest trochę inne tak. podejście. Część osób się angażuje, to jest świetne i zawsze to wszyscy doceniają. No ale ty masz taką, wiesz, pracę slash pasję slash zaangażowanie mm -hmm. slash aktywizm i to się trochę miesza i to się potem robi też bardzo silne, czasem emocjonalnie. Ale też, jak już te wątki finansowe poruszyliśmy, no też nie jest, nie daje jakiegoś takiego największego mm -hmm. zwrotu, no bo świat jest złożony tak, że nie dostajesz najwyższego wynagrodzenia za robienie najbardziej wartościowych rzeczy. Wręcz jest odwrotnie. Za robienie najbardziej shitowych rzeczy dostajesz największe Wynagrodzenia. Jakbyś wysyłała teraz śmieci do Tajlandii albo do Chin, pewnie zrobiłabyś na tym tysiąc razy więcej niż jesteś w stanie e, e, dostać tak. wynagrodzenia w fundacji, która robi super rzeczy i, i, i działa na rzecz lokalnej, nie tylko lokalnej społeczności. Mm -hmm. No to jest trudne. To jest trudne i gdzieś cały czas we mnie jest, wie, wiesz, gdzieś, gdzieś się. Za, ja też widzę, że jakby no często działania, w jak masz życie, jest, polega na tym, Angażowanie się w rzeczy, które aktywują twoje traumy. <laughs> no, wszyscy ja, z nimi żyjemy, wszyscy, niektórzy je przepracowaliśmy. Tak, tak, tak. No więc ja widzę jakby, widzę czasami takie um, odniesienia trochę jakby, gdzieś powody z, z wewnątrz mnie, które sprawiły, mm. że ja się w takie coś angażuję. Um, czytam teraz taką książkę o psychologii aktywizmu i tam mm. jest trochę o tym, dopiero zaczęłam, więc jakby jeszcze za dużo nie wiem, ale jest o tym, że ludzie, którzy angażują się aktywistycznie w jakieś działania, no jakby to pojęcie angażowania się aktywistycznie jest dość szerokie, że są, jakby prowadzą takie życia, nie będę jak oni to nazwali, jakby bardziej takie pełne wigoru i gdzieś takie pełne takiego właśnie, takiego, że chcecie się wstawać z łóżka, nie? No i ja gdzieś totalnie czuję, że tak jest, że nawet jak jest, no wiadomo, są takie okresy takie wypaleniowe, to wtedy nie jest tak łatwo, i wtedy po prostu upadasz 10 razy dziennie i już nie masz siły działać dalej. Ale właśnie, mm, no gdzieś to życie jest takie fajniejsze. I, i, I myślę, że we mnie jest dużo takiego mm, zwątpienia, że w ogóle jakieś rzeczy jeszcze mają sens, nie? Mhm. Że tak trochę, trochę czasami się łapie na tym, że żyję takim przekonaniem, że świat się trochę już kończy, nie? Ale te małe rzeczy mają sens. Wydaje mi się, że te małe rzeczy, których widzisz efekty na miejscu, Taak. w lokalnej społeczności, one mają sens i one cię bardziej nawet napędzają, niż walka o duże idee, gdzie zderzasz się bardzo często albo z dużą polityką, albo z dużymi organizacjami. Uh -huh. I wtedy myślę, że to poczucie bezsilności jest dużo większe niż robienie tych małych Taak. zmian, które może na początku wydają się: a, a co to za różnica, czy ja na Saskiej, uh -huh. czy na Pradze Północ, czy na Targówku uh -huh. coś zmienię małego dla mieszkańców. No, ale jednak ta zmiana się dzieje, ty ją widzisz i masz takie poczucie sprawczości wtedy. Z kolei przy tych dużych tematach, myślę, że ba przez bardzo wiele lat mhm. nawet możesz mieć poczucie, że walczysz dla ważnej sprawy, ale kurde, nic się nie dzieje i nawet ludzie, tak. którzy powinni cię wspierać, też cię zawodzą na pewnym etapie. Tak, tak, tak. I no jeszcze jakimś takim wątkiem, mmm, który jest trudny, jest to, że często zaczyna się takie działanie z właśnie z taką dużą ideą i takim dużym ja zmienię. Nie? My mhm. będziemy po prostu najbardziej, ostatnio słyszałam, że obieg jest najbardziej radykalnym, śmieciowo, tak w podejściu do śmieci, y, miejscem w, w ogóle, nie wiem, w Warszawie, w Polsce, nie? Do takiego właśnie podejścia. No i ja ostatnio prawie odkupiłam od koleżanki y, spodnie, które chciała pociąć na jakąś kosmetyczkę. Mówię, nie, nie możesz tego zrobić po prostu, nie możesz. Co z tego, że kupiłaś je w Lumpie? Szukaj tu jakichś popsutych spodni, mm -hmm. nie możesz tego zużyć. Ładne spodnie. Mm -hmm. No i mam te spodnie. <laughs> teraz, bo jakby, nie da mi ich pociąć. Mm, no ale gdzieś to jest takie, wiesz, jakby... Mm, stawianie... No jakby, ryzyku, jakby ryzykujesz swoje bezpieczeństwo, nie? Często. W sensie... Tak? Znaczy, nie, nie takie bezpieczeństwo, że coś mi się stanie hmm. realnie, tylko bardziej na zasadzie no, jakbym poszła ze swoim pierwszym wykształceniem mm. i pracowała sobie już od paru lat na stabilnej posadzie, no to na przykład może mogłabym sobie pozwolić na to, żeby mieć jakieś chociaż zakredytowane na 120 lat mieszkanie. Mm -hmm. A teraz jest tak, że raczej no my już staramy się trochę zarabiać. Nadal to jakby nie osiąga nawet daleko temu do jakiejkolwiek minimalnej stawki. Ale może Ale może żeby przeżyć, wyjdę, przeżyć, nie? Mm, ale może ci wejdę w słowo. powiedzieć o tym speed datingu dla organizacji pozarządowych, mm. dla NGO-sów. Może mm -hmm. no to jest też czas, żeby w części, dla części część osób, która działa w organizacjach pozarządowych, żeby zrozumiała, że to jest po prostu ich praca i powinna być godnie wynagradzana, a nie traktować tego trochę jako tylko i wyłącznie swojego aktywizmu i poświęcania się, że to jest po prostu bardzo ważna część gospodarki, Tyk. ten sektor. Mm -hmm. I powinny być tam dobre wynagrodzenia, ale może też po prostu brakuje wiedzy wśród osób, które. I tak tylko e, skąd wziąć działają? to wynagrodzenie. To jest kwestia tego, nie? Bo jakby to jest. Mm -hmm. to jest ale takie może, odwrócenie trzeba, tego. może czasem trzeba też łączyć, tak, jak fundacje mogą prowadzić działalność tak. gospodarczą. To, no to nie odrobimy, robić jakiegoś no. takiego chorego przechyłu, tak, tak? Bo też są wykorzystywane fundacje, przecież jako tak, e, maszyny do zarabiania tak. pieniędzy. I to jest, jak się chce, to naprawdę. Dokładnie. I nie mówię, żeby widać, iść w tym tak. kierunku, ale może da się zawsze gdzieś to wyważyć, nie? że tak, są, tak, tak. Że są współprace, na których można zarobić i powinno się zarabiać uh -huh. i nie widzę żadnego problemu, żeby wyciągać jak najwięcej pieniędzy od dużych korporacji, żeby płaciły tak, NGO-som, czy w ramach tak. swojego csr czy jakichkolwiek tak, działalności tak, tak. marketingowych i one powinny to uh -huh. finansować. A dzięki temu były pieniądze i nie tylko na działania i na akcje, bo myślę, że bo, bo głównie się tak myśli o tym w NGO-sach. A, brakuje nam pieniędzy Zdziałam właśnie na akcje, na to, na, na tamto, ale powinny też być pieniądze na wynagrodzenia. Tak, to tak, tak, to tak, powinna tak, być tak. podstawa. tak? Jeżeli chcemy, żeby aktywiści działali i jeżeli chcemy później im klaskać i mówić, o, ale super, że robicie tę robotę, no tak, ale to są osoby, które też muszą na czymś, z, z uh -huh. czegoś żyć. Uh -huh. I, I tak y, i, i ja często... Tak, no i my to jako fundacja robimy. To znaczy, my uh -huh. staramy się pokazywać, że nasza praca ma... Jakby to jest praca i to jest właśnie... Pani mi przynosi 30 kilo rzeczy. Super, że one są nowe z metkami i są piękne. I tak, pewnie ja je sprzedam, ale moja praca jest właśnie w tym, żeby teraz rozdzielić te ubrania, wiedzieć gdzie, wiedzieć jak uh -huh. i co z tymi rzeczami zrobić. Nie? że no to, to jest praca. To jest praca i albo angażujesz się swoim czasem, albo dokładasz pieniędzy. Tak. I jeśli chcesz, to też jakby zaangażowanie w działalność społeczną też może się po prostu jakoś odbywać tym, że jesteś sojusznikiem jakiejś organizacji. Mówisz o niej dobrze, jak widzisz jakiś post na Facebooku, yy, to, to polecasz ich, że jak na przykład jesteś, dużo naszych wolontariuszy pracuje w jakichś firmach. No i oni na przykład nas, nas polecają, nie? że jasne, my na co dzień prowadzimy jakieś działania, ale może się zdarzyć tak, że ktoś na przykład potrzebuje animacji na dzień dziecka. I właśnie tydzień temu yy, byłyśmy z dziewczynami na animacjach na dzień dziecka w dużym banku. I to jest coś, co robisz jakiś czas, krótki raczej, biorąc pod uwagę inne Twoje działania, a zgarniasz za to kasę taką, jaka jest adekwatna do tych działań, i znowu to zabezpieczać jakby. Ja przynajmniej mam tak, że jakoś nauczyłam się patrzeć na to nie na zasadzie, że to jest pracodawca, a ja jestem pracownikiem, tylko właśnie wszyscy wszystkie razem zbieramy do tej puli, a mhm. potem jak wystarczy na te rzeczy, które trzeba zabezpieczyć, to wypłacamy sobie te wynagrodzenia. I oczywiście działamy na różnych frontach, i to jest ta działalność odpłatna dla zwykłego człowieka, bo nawet te dwa złote robi już coś mm -hmm. i w ogóle to jest jakiś inny temat, jak bardzo te dwa złote upodmiotowiło wszystkich, i korzystających, i nas, mm -hmm. i, i jakby, i w ogóle spokój jaki tam jest, że to pfuch, no to jest dużo. Mm, ale właśnie i tutaj z projektu sobie zabezpieczysz wynagrodzenie i to, że ja zarobię, wiesz, tysiąc złotych za jakieś działanie, które robię dzień na przykład, to nie sprawi, że ja teraz ok, zrobiłam 1000 złotych, tylko to sprawi, że jestem w stanie mieć na czynsz przez miesiąc. Mhm. Więc już jak zarobię jednego dnia, zarobię, jak zrobię w poniedziałek 1000 zł, to powiedzmy w jakimś sensie do końca tygodnia mogę na spokojnie sobie żyć, że w, ten, w tym czasie mogę robić rzeczy, które może doprowadzą mnie długofalowo do zarobienia <laughs> kolejnych tak, pieniędzy. No, no. no a też obniżanie kosztów życia. No właśnie, a propos obniżenia kosztów życia, bo chciałem też ten wątek poruszyć, mały przerywnik w tej rozmowie. Uh -huh. Jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłeś, że wydajesz naprawdę mało pieniędzy. Uh -huh. e, nie wiem, tam było chyba pięć dych padło. Oh, myślę, że mniej teraz. Znaczy kupiłam w tym miesiącu, jadłam lody w tym miesiącu, więc... Okej. Okay. Wydałam z pięć dych na lody. <laughs> no jak ci, z tym, jak, jak ci z tym idzie? Z niewydawaniem um, pieniędzy? Właśnie całkiem okej. Okay, całkiem uh -huh. dobrze. I zauważyłam właśnie od, od czasu: um, po pierwsze, śmietniki dużo jakby obniżyły to moje, um, to moje wydawanie, no bo już nie było potrzeby, ale ja zauważyłam, że ja mam coś takiego w sobie czasami, że tak, a coś bym kupiła, nie? I tak potem sobie kminie co ja mogłabym kupić? No i się zatrzymuję na jakieś paście do zębów na przykład, nie? Mm -hmm. I myślę sobie, Boże, tam na przykład zwracam te butelki zwrotne, daję no i na przykład mam 11 złotych na bonie. W skarpurze. I co zrobisz z 11 złotymi? No i ostatnio kupiłam pastę do zębów, ser pleśniowy i coś jeszcze, jakąś drobnostkę. Tak, tak. Myślę, że dla osób, które jest... słuchają tej rozmowy i które, no, tak jak ja, nigdy nie były w tym mindsetze, tak. takie puch, jest takie emoji, no. że ci głowa wybucha. Tak, 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 to jest trudne. To jest, ja na przykład dużo spotykam ludzi i też w internecie i, i, i w prawdziwym życiu, którzy uwielbiają kupować na promocjach mhm. rzeczy. I to jest po prostu czasami aż. Ale kupują nie dlatego, że potrzebują, tylko dlatego, że jest na promocji. Pytanie, co to znaczy, że potrzebujesz, bo potem ci ludzie się orientują, że na przykład mają zapasu papieru toaletowego na 3 lata. Okej, okay, prepersi. A, tak, prepersi. nawet co prepersi, którzy nie myślą o tym, że to jest prepping, tylko takiej To się jest wydarzyło. Znowu, jest, tak, tak, mm -hmm. tak, 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 tak. Że to znowu to znowu jest potrzeba? Znaczy potrzeba znowu tak. jest promocja, więc czemu nie kupić, nie? Może mm -hmm. już taka się nie zdarzy. A na przykład, nie wiem, te promocje na masło po prostu są. No stop, <laughs> <laughs> to chwilę, tylko kolejne. E, więc tak, no i, i ja już na przykład nie jestem w tym nurcie zero waste. Ja kiedyś próbowałam, ale no ja 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 teraz myślę, już, że ty już w ogóle nie jest tak w tym nurcie zero waste, tylko nie, sobie nie zdasz tego no sprawy. tylko że chodzi o to, że jakby nie jestem w tym takim nurcie, który ja przynajmniej kojarzę, mm -hmm. że przez rok produkujesz y, słoik śmieci, nie? Ja dość dużo mam śmieci wokół siebie, <laughs> tylko że jakby te śmieci, no nie wiem, tak jem pierogi do odgrzewania. I one są w plastikowym opakowaniu, ale ja te pierogi mam odebrane skądś tam ze sklepu, mm, nie? Więc mm -hmm. jakby wtedy pytanie, gdzie jest ten, ten śmieć? No i tak samo jak na przykład. Ale nie w ogóle nie biczujmy się za plastikowe opakowania, przy to nie my Ta. je wymusiliśmy i nie no tez, je produkujemy. Tak, tak, też prawda. No, że ja mówię w tym nurcie zero waste, no tak, który tak, ja tak, kojarzy, jest taki, unikaj tych opakowań. Nie, nie no jasne, bo, jak możesz, na to unikaj no, unikaj, no ale. Unikaj plastikowych torebek. Ja mhm. no niestety nie udało mi. Jakby ja cały czas używam plastikowych torebek. Nie dlatego mhm. nie kupiłam chyba żadnej plastikowej torebki w życiu, tylko tyle się ich zdarza na mojej drodze, mhm. że jakby tak, pani sobie weźmie tą plastikową torebkę, My mamy ich strasznie dużo. Więc yy, tak jakby na zasadzie jestem, jakbym jakbym żyła ja sama na świecie, to Zero Waste byłby sensowny. Ale mhm. jako, że jest tyle rzeczy wokół mnie, to ja mogę sobie pozwolić. Pozwolić sobie na to, żeby używać nowych rzeczy. I ja, non-stop, chodzę w nowych ubraniach. W sensie nie nowych, które są nowo wyprodukowane, tylko jakby się, się śmiejemy, że my też mamy fast fashion, bo po prostu bierzesz rzecz z obiegu, wyprowadzasz ją na spacer, <grym 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 pochodzisz na kilka dni, pierzesz i odnosisz po prostu, nie? Mm. I jakby za dwa złote, no nie wiem, powiedzmy za dychę możesz. Codziennie mieć nową spódnicę w tygodniu, nie? <laughs> Jakby pół. I potem, I potem sobie po prostu wymieniasz, nie? Te rzeczy. Więc nie trzeba mieć tak... Pamiętam, jak w 2020 roku miałam jakiś, no to był jakiś chyba też kryzys egzystencjalny, ale myślałam sobie o tym... To Boże, globalny kryzys egzystencjalny. Ale pomyślałam sobie wtedy, Boże, jak kupię miskę to ja będę tej miski musiała używać do końca jej albo moich dni, mm -hmm. bo po prostu no to jest odpowiedzialność za tę miskę, nie? Mm -hmm. A teraz tak, już wiem... Jesteśmy się w stanie zafiksować w <laughs> Tak, rzeczach. tak, tak. No też myślę, wiesz, to, to było związane pewnie z jakimiś, ja wtedy kończyłam studia, jakieś wybory życiowe, więc ta miska mm -hmm. to, to był jakiś w ogóle po prostu obiekt, który sobie wybrałam. No ale to nie jest tak. Ja mogę sobie mieć miskę a potem za tydzień czy miesiąc wymienić miskę z koleżanką. I ja będę miała nową miskę, ona będzie miała nową miskę, mm -hmm. wszyscy będą zadowoleni, a nikt nie kupił nowej rzeczy, bo po prostu też rozwiązaniem nie jest to, żeby robić coś dobrego z rzeczami, których już nie potrzebuje, tylko rozwiązaniem jest to, jak nie zdobywać nowych, nowych ze sklepu. Nie? Jak mm -hmm. po prostu tego popytu nie generować, um, kupując rzeczy nowe. Na koniec tej rozmowy chciałem jeszcze wrzucić jeden wątek, wydaje mi się, że bardzo ciekawe, a mianowicie to, jak ludzie reagują, jakie mają oczekiwania i jakie mają nastawienie do organizacji i do aktywistów. Jak przychodzą do Was, do obiegu osoby, może jeszcze nie znające tego miejsca, czy one mają nastawienie bardziej roszczeniowe, bardziej zainteresowane, a może też jak było w dzielni, bo dzielnie było trochę innym miejscem, może takim, nie chcę powiedzieć przystępniejszym, ale takim, o, się, o którym się dużo mówiło i. I, I do którego łatwo można było podejść po prostu. Wydaje mm -hmm. Ym... mi się, że do nas jest łatwiej podejść. Jesteśmy bliżej ulicy. Okay. Więc jest łatwiej podejść. Tam to było tak schowane. Mm -hmm. Dzielnie nadal istnieje tak tak, drogą, tak, tylko jakby tak. jest przez inną organizację. Ym... W tych miejscach współdzielenia było trudno. Ja pracowałam w dwóch i znam jeszcze trzecie dość... Mm -hmm. tak, w współdzielniku jeszcze byłaś, tak? Tak, pracowałam jeszcze we współdzielniku. We współdzielniku byli ludzie najbardziej roszczeniowi, mm -hmm. bo to było w centrum handlowym i jakby wchodzili trochę na zasadzie jak do innego sklepu, gdzie jest obsługa. Mm -hmm. <laughs> A w, w dzielni trochę, trochę mniej, no bo jakby wiedzieli, gdzie przychodzą, no ale ci ludzie się mega przyzwyczaili do tego, że jak coś jest za darmo, to tak jakby... No i właśnie tam bardziej o nas... Um, było to, że my, jako animatorki w tych miejscach, jako osoby prowadzące to miejsce i biorące odpowiedzialność za to, co się w nim dzieje, mam wrażenie, że byłyśmy często traktowane jako przeszkoda w dostaniu tego, co chce. Mm. Nie i w trochę. No w takim sensie, że przynoszone są rzeczy i osoby, które są w wdzielnie, widzą, co jest przynoszone. I one już na to polują i czekają. I każdy chce dostać ten kubeczek, okay. nie? I, jakby, I potem, my już potem wyrobiłyśmy taki system, że jakby najpierw chowałyśmy to na zaplecze i mm -hmm. rozkładałyśmy wtedy, jak było mniej ludzi, a nie tak, że, e, nie tak, że w, w trybie ciągłym, bo też tryb ciągły, to znaczy ciągłe wykładanie nowości sprawiało, że ludzie cały czas tam byli i, i, i to. Um, mam wrażenie, że dużo mniej teraz tego się dzieje, to znaczy jak ktoś wchodzi i mówi, o tutaj, pytamy się zawsze, pani, u nas pierwszy raz? Nie, bo to widzisz, już znasz tych mm -hmm. ludzi. E, no i wtedy jakby idziesz, <laughs> nie, idziesz w podryw, nie? Jakby mm -hmm. ruszasz z tym, żeby w mm -hmm. pół minuty zauroczyć Bayera. człowieka swoją działalnością <laughs> i powiedzieć, że to ma sens i w jaki sposób ta osoba może się zaangażować, czy, czy dlaczego ma tu przychodzić i dlaczego mm -hmm. to jest warte, żeby tutaj zostawić swoje pieniądze, nie? Nawet mm -hmm. jeśli po prostu kupujesz rzeczy. Dwa mm -hmm. złote. Re Rewolucyjne dwa złote. Mm. To co jest, to co się wybija, to jest to, że ludzie, po pierwsze ludzie zakładają stałość, to znaczy i to się, i to się, i to i my mamy taki, takie trochę złudzenie myślenia i nasi wolontariusze i ludzie, którzy są z zewnątrz, oni myślą, że jak coś jest, to znaczy, że coś będzie, mhm. a my od wewnątrz wiemy, że jakby nie mamy nawet pieniędzy odłożonych na następny czynsz, nie, że jakby to jest takie cały czas jechanie po bandzie i to, że to miejsce jest i wygląda ładnie, nie znaczy, że będzie za chwilę. Mhm. I to jest smutne. No i drugie założenie, które najczęściej jest, to jest takie, a wy macie ten lokal od miasta, tak? O, ja też, też zadałem ci to pytanie mhm. w październiku. Nie, nie mamy tego lokalu od miasta. Mhm. Nie? I, i nawet, a nawet jakby się, się miało lokal od mi się, że, od mi się miasta... Magda, że to musimy zmienić akurat. <laughs> Trzeba poszukać jakiegoś lokalu miejskiego. Prowadzicie fajną działalność, ważną dla lokalnej społeczności, no to, ZGN, Praga ZGN Praga Północ. <grym> tak, tak. Plac Halera, na przykład super miejscówka. No. Jakby jakaś na przykład jednostka mm, samorządowa Praga Północ miała jakoś, jakiś lokal, mm -hmm, to my byśmy mm -hmm. chętnie go przejęły. Tylko, że kwestia z lokalami miejskimi jest też taka, że to nie jest tak, że lo, jak miasto że lokal daje lokal, to nie jest za darmo. Jest i dla niektórych preferencyjny, mm -hmm. nie dla wszystkich organizacji pozarządowych tak. jest preferencyjny, no i po prostu to jest bardzo, bardzo takie obwarowane, teraz właśnie tym lokalu po dzielni, teraz nałożę jedno z kary jakieś tam za coś tam, nie, za jakieś, w komercyjnych sytuacjach tak, czasami jest drożej, ale masz przynajmniej jasność, to są warunki, mm -hmm. to jest to, N jakby nie masz raczej obwarowań, Jakich, nie wiem, częściowo polityczne czy to czy ktoś skądś tam cię lubi, czy nie. Po prostu płacisz hajs, wynajmujesz i tyle, nie? Mhm. Warunki są jasne. Wyremontujesz to fajnie, nie wyremontujesz też fajnie, zostaw w lokal w stanie nieprogorszonym, nie dołożę ci kasy, że upgradeowałeś, nie odejmę ci kasy, że użyłeś, nie? Mhm. Okay. To jest takie jakby. No i jednak my idziemy na to, na to uniezależnienie się od różnych struktur, no bo to wiesz, jakby polityka się zmienia. Kurczę szkoda, to że się, tak mówisz. Przykro mi, że masz takie wrażenie. No, no, no mówię, nas, nas to bardzo przeorało. Mm -hmm. y, no i to, co mówisz, też grantoza i tak dalej. A no i druga rzecz, że jak jesteś w lokalu miejskim, to często nie możesz y, robić działań odpłatnych, nie? I mm -hmm. często na przykład. To jest też duży problem. To znaczy, lokale, które są wynajmowane od miasta, często mają taką zasadę, że nie możesz ich podwynajmować komuś. Wiesz, w stylu masz 100 metrów lokal, używasz 70 metrów, a różne organizacje często mają problem z tym, że nie mają mhm. jak wynająć sobie miejsca i nie możesz tych 30 metrów podnająć komuś. Mhm. A my tak naprawdę. Tylko musimy to zgłosić, że to się dzieje, a wiesz, jakby do 100% lokalu chyba możemy wiesz, po prostu komuś wynająć. Czy wynajem sali, czy działania odpłatne, mhm. czy jakby to, że z miesiąca na miesiąc chcesz zmienić profil działalności. Jakby stoi nad, stoją nad nami tylko i aż przepisy prawa. I okay. tyle. I jakby dopóki przestrzegasz przepisów prawa, to nikogo nie obchodzi, czy wejście jest z tej strony, czy tu. Czy jak napiszesz, że jest zamknięcie o 19, to czy o 18.54 tam ktoś jest, czy nie ma czy o 22 tam jesteś, czy nie macie. Mm -hmm. W ogóle jesteś tak... No wiadomo, że nie na swoim, ale... Ciekawe, zaczęliśmy tę rozmowę od polityki, kończymy polityką, zaczęliśmy od europejsko-krajowej, mm -hmm. kończymy na lokalno-samorządowej. Um, Jaka jest złota myśl na wakacje, z którą słuchacze Zielonego Podcastu mogliby zostać, czekając też na twój podcast, który być może niedługo będzie miał premierę, być więc może? być może, nie no, wiadomo, ale nie know, coś tam know? się know? kroi, mm -hmm. coś tam już z piekarniku, zobaczymy. Mm -hmm. Jak myślałam, jak jechałam tutaj, to myślałam sobie o tym właśnie, że wakacje są dobrym pretekstem, żeby coś zrobić. Mm -hmm. jest też A można tu, też dla siebie. Jasno, tak, tak, dla siebie, ale jakby pytanie, co jest, jakby co to znaczy ja, bo ja to mogę znaczyć ja jako osoba, ja mm -hmm. to może znaczyć ja jako społeczność. Nie? Jak będzie się żyło lepiej w mojej społeczności, mm -hmm. to pewnie będzie się też trochę lepiej żyło mi. I no tak, ludzie zaangażowani aktywistycznie są pełniejsi wigoru i życia i chętniejsi do działania. Lepiej się, że ja, jak coś jest dla ciebie ważne i robisz coś w tym kierunku. Ale tak jak i u was, warto znać też swoje limity, swoje ograniczenia, mieć umiar w tym wszystkim. No i fajnie, że jak ktoś działa u was, to też jest tak kierowany, żeby się nie wypalić za szybko. No i pięknie z tą puentą zostawiamy słuchaczy. Magdalena Piotrowska, którą już niedługo będzie można znaleźć na Spotify i innych platformach no, <laughs> streamingowych. Triste, triste, triste. To najwyżej, witnie, jak nie będziesz chciała. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Kraszą trasz na Instagramie z Społeczny. Mm -hmm. Fundacja, która prowadzi obiekt twórczy na Pradze Północ. No i co? Do wakacji. Dzięki. Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast Ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, do usłyszenia. Nagranie i produkcja Studio Plac.